Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam słówko o ostatniej aktualizacji oraz przekazałam informacje na temat nadchodzącej zmiany w balansie gry. Wczoraj o 14 w życie weszła obiecana aktualizacja zawartości i co ciekawe, nie było nic do pobierania, przez co nie było ani przerwy technicznej, ani żadnych wycieków, więc nie ma w tym tygodniu żadnych nowych skinów. Ta aktualizacja w trybie Battle Royale aktywowała wcześniej zapowiedziany nowy przedmiot – dynamit. Jest to starszy brat C4, który występuje w klasie zielonej w 3 sztukach. Jest o wiele cięższy, nie przyczepia się do struktur oraz nie ma urządzonka do zdalnego aktywowania. Tą funkcję zastąpił ląd, który podpalamy po wycelowaniu. I uwaga, nie trzymajcie go tak za długo. Kiedy już wybuchnie, to graczom tak samo jak C4 zadaje 70 punktów obrażeń i sieją niemałe zniszczenie strukturom. Zobaczcie sami. Wystarczyło 2 odpowiednio podłożone dynamity, aby odsłonić sobie cały parter na wykrzywionych wieżach. By the way, dynamit wczoraj przez pewien błąd został wyłączony po niecałej godzinie po aktualizacji, co jest rekordem osobistym Epic Games usunięcia czegoś, co właśnie dodali. Coś mi się wydaje, że brakuje tam testerów gry. Inną nowością jest tryb progresowy Dziki Zachód, który na razie jest dostępny tylko w trybie duo i w tym trybie to miasto jest za małe dla naszej setki. W tym trybie walczymy na zasadach zwykłego trybu Battle Royale, ale z ograniczonym wachlarzem broni. Usunięte zostały broni automatyczne i wszystkie wybuchowe oprócz dynamitu. A leczyć możemy się tylko za pomocą ogniska, bandaży, apteczek lub soków siorb, które wypadają tylko z dropów. Na początku w tym trybie był też dostępny minigun, ale na szczęście został także usunięty. Jak już wam mówiłem, Red Dead Redemption to nie jest, ale jest dobrym odświeżeniem. Teraz pora na informację, na którą chyba każdy czekał od kilku sezonów, a mianowicie buff dla shotgunów, czego dowiedzieliśmy się od jednego z pracowników Epic Games, Erika Williamsona na Twitterze. Dał nam o tym znać takim oto tweetem. W nadchodzącej aktualizacji 6.31 zostanie wprowadzona zmiana w balansie strzel pompek, aby usprawnić ich efektywność. Obrażenia na blisko zostaną powiększone, a zmniejszone na daleko. Do tego wszystkie strzelby będą zadawały obrażenia minimum 3 kul, nawet jeśli trafią tylko 2 czy 1. Co oznacza, że to koniec 7 punktów obrażeń ze strzelby. W końcu, to jest ogromna zmiana. Nie przywróci to double pompy, ale diametralnie polepszy to, jak działają strzelby. Pompka będzie teraz potężniejsza na bliskie dystansy, czyli tak jak powinno być, ale naturalnie będzie słabsza na daleko. Do tego dochodzi jeszcze zmiana zapewniająca przynajmniej 3 trafione kule, co pozbędzie się tej smutnej siódemki. Nie wiemy, jakie dokładnie będą nowe obrażenia, ale wiemy, że to jest ten buff dla shotgunów, na którego bardzo długo czekaliśmy. Nie wiedziałem nawet, że doczekamy się tego dnia. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Ja uważam, że jest to zmiana jak najbardziej na plus, ale wejdzie ona dopiero w następnym tygodniu. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.